Witam, witam, hej. To jest film o goldach z Kopenhagi. Trochę kwestii tu będzie poruszone, bo nie powiem, ale chyba jest o czym gadać, więc jakby po prostu zapraszam do tego odcinka i tyle. Będziemy sobie mówić o tym, ile ich jest, jak się sprzedają, do jakiego eventu można je porównać. Czy one mogą być w ogóle sensowne pod zakup, i tak dalej, i tak dalej. Na samym początku, skinowa małpa. Strona, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów. Takich na przykład. Nie jest to złe. Nie powiem, że nie. Chociaż dzisiaj akurat nawet. O, tu się kod Dzon wpisuje. Nawet dzisiaj poleciało trochę fajnych skinów na stronę. Był ten. Ten na przykład był. Na stronie to se wziąłem, ale też było tam Ukału z 5 furiami holo. No są jakieś rzeczy fajne. Można sobie śledzić, jeżeli macie ochotę. A tyle w filmie. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o naklejki złote, to chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Znaczy w ogóle jeszcze taka ciekawostka a propos goldów jest następująca, że chyba Zippel wrzucił dzisiaj film na kanał, w którym powiedział, że chciałby skupić jak najwięcej Estatic Gold. Jeżeli ktoś by chciał mu sprzedać jakoś dużo, to on chętnie kupi. To jest też dosyć ciekawa sprawa, że gość nie jest w stanie skupić naklejki z najnowszego eventu za pomocą buffa, tylko musi dosłownie napisać posta publicznego, w którym się pyta, czy przypadkiem ktoś nie ma Estatic Gold, bo chciałby se kupić od niego. To też jest dosyć wymowne, jeżeli chodzi o ten cały event. Przede wszystkim goldy z Kopenhagi mają dwie cechy. Z jednej strony są niesamowicie tanie i są po prostu turbo tanie, autentycznie są turbo tanie, zaś z drugiej strony są niesamowicie drogie. I ta drożyzna tych goldów, chociaż nie wiem, czy one są aż tak drogie, bo nie pamiętam, ile kosztował Simple Rio, czy tam powiedzmy Simple z Antwerpu. Z tego co pamiętam, w sumie nie były to zbyt tanie naklejki, i tutaj chciałbym zrobić taką analogię do Donka oraz do naklejki Monesiego, które widzicie na tym obrazku, jeżeli się pojawiają, i Zakra też. Donk Monesi i Zakr to są jednak droższe goldy, to trzeba przyznać. I też z drugiej strony chciałem poruszyć taniość, bo to mówię w kontekście drogich, jako tych drogich, nie? Mówię o tym, że na przykład Niko kosztuje 110 zł, Stary kosztuje 90, Fallen 77, to są duże ceny, trzeba przyznać. I w tym mid-tierze tych naklejek, jeżeli o nie chodzi, no to też te ceny powiedzmy się tam plasują do około bardziej 50 zł czy coś takiego, więc to akurat też są ceny, które są dosyć wysokie. I to jest jakby ta drogość tych goldów, że jakby jakieś naklejki pokroju Mutiris kosztują 31 zł, jakieś naklejki pokroju, nie wiem, może Boomage kosztują 24 zł. I to jest może, chociaż to jest akurat całkiem spoko cena, czy co, jakiegoś Axila. To też jest ok. Drugi wniosek, który mam, a jeszcze skąd wynika ich taniość, to są naklejki drużynowe, których w zasadzie jakby Furia 15 zł, Team Spirit 18, jakieś G2 15, to są ceny naprawdę dosyć zabawne. Nie powiedziałbym, że jakieś duże. Przy czym jeszcze sobie do absurdów wycen dojdziemy, takich jak Imperial za 11, bo to jest dla mnie już coś, co zakrawa absurd, czy Gamer Legion za 6. Powiedzmy sobie, że w tej skali SAF za 20 też akceptuję, ale też jest to dla mnie dosyć popierdolone, że tego typu naklejki tyle są warte. Ale Gamer Legion za 6 zł, to nie wiem, czy jestem w stanie to przeboleć. To jest dla mnie absurd już całkowity. Ale do tego sobie dojdziemy dalej. Jeżeli chodzi o ich supplye, jakie one są? No są nie najwyższe, tak to nazwę. Wręcz bym powiedział, że są zabawne. No bo w momencie, kiedy Cloud9 w Goldzie ma supply pokroju 32 na Steamie i pewnie w okolicach stówki na buffie i sprzedaje się tego 5, a na. Jakby no to są w ogóle śmieszne rzeczy dosyć. Ja to tak nazwę, że to są naprawdę zabawne sprawy.
jeżeli chodzi o tego typu naklejki. Jak kurwa Cloud9, no jak 32 sztuki, no jak, no gdzie? W sensie to naprawdę na mnie przynajmniej robi gigantyczne wrażenie. I ja się zastanawiam nad tym z jednej strony. Z drugiej strony patrzę na to, że jeżeli chodzi o goldy autografy, to tam już jest kurwa dramat maksymalny, bo to mamy, mówimy w ogóle o naklejkach, których na rynku jest kilkanaście, na buffie jest maksymalnie 50 i tutaj naprawdę już mówimy o jakichś ciężkich kurwa absurdach, jeżeli chodzi o to. W ogóle jak sobie klikniecie na jakieś goldy, nawet jakieś takie ciekawsze w stylu, według mnie ciekawszą naklejkę ma na przykład No Way, to zobaczycie, że chociaż tutaj akurat jeszcze te sprzedaże jakie są, one potem wygasają do jakichś w ogóle poziomów zerowych, gdzie chyba w ogóle z tego co widzę istnieją dni, w których się nie sprzedał ani jeden na samym początku, a teraz w ogóle mówimy o jakichś sprzedażach totalnie, jakby niemal żadnych. Pytanie, czy za chwilę też nie napotkamy dnia, w którym się na przykład nie sprzeda ani jeden No Way. No, gdyby do takiego czegoś doszło, to jest to już jasny znak, że idziemy trochę w stronę Rio, jeżeli chodzi o supply. Chociaż tego jeszcze wcale nie chcę w żaden sposób nakreślać. Ale mamy to, że supplye są śmiesznie niskie, ceny są śmiesznie niskie i jakby według mnie te ceny, które są śmiesznie niskie, oczywiście wynikają przez Paryż, no nie, no bo Furia Gold nigdy nie kosztowała tyle, ile aktualnie, czy Gamer Legion też by nigdy nie kosztowało tyle, co aktualnie, gdyby nie to, że Paryż tak bardzo psuje te ceny, nie? W sensie psuje ceny, no tworzy ceny niżej po prostu, konkuruje cenowo. No bo tutaj akurat, jeżeli chodzi o Paryż, no to nie możemy, według mnie przynajmniej, mówić, że on tutaj żadnego wpływu na te ceny nie ma. No, ja nie wiem, ile kosztuje Gamer Legion, chciałbym to odnaleźć. Chociaż widzę, że naklejki, których ja bym po takich cenach, po jakich są, nie stawiał, czyli na przykład G2 11, Pain 5 czy Apex 9, no jakby mają miejsce na Paryżu, więc zdecydowanie pewnie ma to swoje odzwierciedlenie na Kopenhadze i niesie to za sobą pewnego rodzaju skutki. W ogóle VSM za 17 zł to jest po prostu kurwa dramat, jeżeli chodzi o te ceny. I to w ten sposób nazwę i tak to zostawię. Dochodząc do absurdów. Jeżeli chodzi o absurdy. Dla mnie absurdami, jeżeli chodzi o wyceny, to jest na przykład koi. Koi to jest dla mnie najsilniejszy absurd w ogóle całego tego eventu. Ponieważ jak to jest możliwe, że naklejka Holo ma kosztować 45 zł na buffie, gdzie ma kosztować 17 w wersji złotej, w momencie kiedy najprawdopodobniej Holo będzie, no właśnie, 7 razy tyle w gold wystawionych samych w sobie. Ona podlega pewnego rodzaju wahaniom, oczywiście, że tak, no bo w momencie, kiedy ktoś będzie chciał je zakupić, to będzie musiał po prostu zmanipulować ich cenę. Nie ma innej możliwości. To jest też w ogóle dosyć komiczne i no, że ludzie są tacy, którzy by chcieli ją kupić, ale nie ma za bardzo co kupować, bo ich nie ma w ogóle. Za to z drugiej strony, w ogóle to jest też dla mnie nieco absurdalne i takie odlepione od rzeczywistości, że te naklejki, o których aktualnie mówię, naklejki koi, w końcu, jakby to powiedzieć, są według mnie przynajmniej najbardziej supplyowanej kapsule, nie? Takiej, która jest najbardziej obkupiona, więc tu jeszcze bardziej dla mnie to jest przestrzeń do zadawania pytań, niżeli do dostawania odpowiedzi. Gdzie są te naklejki, które przecież ludzie non-stop otwierają, no nie? No gdzie one są? Jakby gdzie one się podziały? 42 Steam, 39 Buff. To jest supply aktualnie możliwy do kupienia na tych dwóch platformach koi, co jest w ogóle, no według mnie, odlepione w chuj i no, jakby sam nie rozumiem, jakby skąd jest cenotwórstwo tego. Gdybym miał porównać w jakikolwiek sposób to, co widzę na Kopenhadze, do czegokolwiek, co widziałem kiedykolwiek na żywo, to bym powiedział, że do Rio. Najprędzej mi to porównać. Przy czym jakby skala eventu Rio, a skala eventu w Kopenhadze jest zupełnie inna, chociaż dzisiaj też rano zastanawiałem się nad tym, że jakby z jednej strony rzeczywiście, no można powiedzieć, że jednej kapsuły jest, tam rzućmy 100 tysięcy na markecie, nie? Czyli kontendersów. Kontendersów jest 100 tysięcy na markecie, no i w momencie, kiedy patrzymy na to optycznie, no to nie wygląda to najciekawiej. Ale z drugiej strony, jakby ja chciałbym troszeczkę zejść na ziemię i powiedzieć, przypomnijcie sobie 700 tysięcy legend Antwerpu. Przypomnijcie sobie 350 tysięcy legend Sztokholmu oraz 400 tysięcy kontendersów z Paryża. Supply w Rio nie pamiętam.
Jak mam być szczery, no nie pamiętam tych supply'ów. Pamiętam tylko 37 tysięcy contendersów z Rio. To jest jedyna liczba, którą pamiętam. Chociaż pewnie też legendy były na poziomie ponad 100 tysięcy. Więc nawet w tym jakby zestawieniu, gdzie kurde, jakby patrzymy na tę liczbę i mówimy, no duża, to supply'e Kopenhagi są po prostu niewielkie i jakby według mnie goldy już na to dosyć mocno wskazują, że nie ma ludzi, którzy by je mocno wyprzedawali. Dosyć to jest takie ciężkie, żeby znaleźć. I osobiście uważam, że to są pewne rzeczy, które wskazują na niskie supply'e Kopenhagi. Tak bym powiedział. Czy w to się opłaca inwestować? Tego nie powiedziałem i tego nie wiem. Jakby ja uważam, że jest dużo czasu na namysł nad tym, bo nie jest to kwestia zero-jedynkowa. Tak to nazwę. Jest to naprawdę kwestia złożona, nad którą trzeba po prostu trochę posiedzieć się, zastanowić nad tym. Ale to jest kolejna, według mnie przynajmniej, zachęta dla inwestora, niżeli coś, co by miałoby go zniechęcić. Przy czym, tak jak mówię, nie mam ani opinii, że należy inwestować w Kopenhagę, ani że nie należy inwestować. Chociaż gdybym miał się ku czemuś przystawiać, to bym powiedział, że pewnie za jeden miesiąc na 70% będę osobą, która jakiś procent swojego ekwipunku w Kopenhagę wrzuci. Tak bym dzisiaj stawiał. To na tyle. Jo.